Witam serdecznie. Ostatnia część spotkania w Poznaniu. Dzisiaj jest 19 listopada 2022 rok. Mówiliśmy sobie o wycofaniu swojej uwagi z przestrzeni informacyjnych po to, żeby odbudować swoją moc, swoją energetykę. Moc uzyskujemy między innymi poprzez połączenie, poprzez świadomość jedności horyzontalną, wertykalną, czyli łączymy się ze swoją wyższą świadomością w uznaniu, z aspektem męskim w uznaniu, w uszanowaniu, we wdzięczności, z aspektem żeńskim oraz ze wszelkimi aspektami wokół nas, z wszystkimi ludźmi, roślinami, zwierzętami. My mamy poprzez tą odbudowaną moc zadanie do wykonania tu i teraz w swoim indywidualnym hologramie, więc nie uszczęśliwiamy świata gdzieś tam na zewnątrz. Nie zmieniamy świata na zewnątrz, tak? Nie walczymy z niczym na zewnątrz, tak? Bo wiemy, że nam to nie sprzyja, nie służy, nie trzeba rozpraszać swojej energii. Jest praca do wykonania tu i teraz. Powiem łopatologicznie, robota jest do wykonania, bardzo prosta, czyli stanąć w świetle i światłem obdarzać to, co światłem nie jest, a przychodzi i prosi nas o to światło. I o to światło przychodzi i prosi nas pijak, przychodzi narkoman, przychodzi śmieciarz, przychodzi obżartuch, seksoholizm, seksoholik, bluźnierca, kłamca, oszust, zwolennik różnych tam koncepcji czy zjawisk. On przychodzi, zachowuje się tak, że dotychczas nas to bardzo denerwowało, dotychczas nas to wkurzało. Chcieliśmy, żeby przestał to robić, krzyczeliśmy na niego, żeby przestał robić, ale okazuje się, że krzykiem to on nie przestawał, tylko jeszcze bardziej robił to, czego nie chcieliśmy, bo się okazuje, że emocjami my zasilamy to, czego nie chcemy, a rozpuszczamy to, czego nie chcemy, uznaniem, wdzięcznością, szacunkiem i bezwarunkową miłością. Więc przychodzili tacy różne zjawiska do naszego hologramu, ci różni egzaminatorzy, którzy najczęściej byli w naszej najbliższej rodzinie. Tu są najczęściej programy egzaminujące nas. Mąż, żona, teściowa, rodzice, dziadkowie, teściowie, rodzeństwo, wnuczkowie, czy jakaś dalsza rodzina, czy całkiem przypadkowe osoby to tylko na takich epizodach odgrywały rolę. I to wszystko jest iluzja. I wasz mąż, i wasze dziecko, i wasz dziadek, i wasi rodzice to jest iluzja. Wy sami jesteście jedyni prawdziwi. Więc do nikogo nie przywiązujemy wagi. Z nikim nie walczymy, z niczym nie walczymy, nikomu, niczemu nie stawiamy oporu, tylko chodzi o to, żeby się prawidłowo skomunikować poprzez postawienie granicy w łagodności, ale ze stanowczością powiedzieć, pozwolić sobie być sobą, a innym im być takimi, jakimi wybrali, bez oczekiwania, że oni się zmienią. Bo jak będziemy mieli oczekiwanie, że się zmienią, to będziemy tylko zasilali to zjawisko, bo nasze oczekiwanie to jest brak akceptacji do tego, że oni mają prawo być tacy, jacy są. A my mamy prawo być tacy, jacy jesteśmy. Męcik. Przypomnę. Świat informacyjny chce, żeby nasza uwaga była tu. Na zewnątrz, w świecie zewnętrznym, w tym, że jest jakaś wojna, jakiś głód, jakieś pożary, jakiś tam wirus i cały świat, wszystkie media mówią o tym, co na zewnątrz gdzieś tam i chcą, żeby wasza uwaga była tam, przez to wy zasilacie tamten świat swoją uwagą i swoją energią, jednocześnie macie też, obawiając się tego, karmiąc się w mediach i zasilając te informacje w mediach, tworzycie też piekło na ziemi w swoim hologramie, tak? My zawsze jesteśmy w 100% kreatorami swojego własnego hologramu. I współtworzymy hologram, ten świat zewnętrzny. Świat zewnętrzny jest wypadkową postrzegania wszystkich istot postrzegających, tak? Natomiast świat indywidualny, nasz własny hologram jest w 100% naszego postrzegania. Więc nie zmieniamy świata na zewnątrz wprost, ale zmieniamy go nie wprost. Nie zmieniamy świata na zewnątrz inaczej, jak tylko poprzez
zmianę swojego własnego indywidualnego hologramu. Ze względu na to, że ta rzeczywistość jest zgodnie z punktem 5, ta rzeczywistość jest fraktalna. Oprócz tego, że jest jednorodna, oprócz tego, że jest holograficzna, że to jest jedna wielka iluzja, oprócz tego, że ta iluzja jest lustrem i wszystko, co do tej iluzji wyślemy, do tego lustra wyślemy, to wszystko do nas wróci, więc mamy świadomość, żeby wysyłać to, co chcemy, więc nasza iluzja będzie dla nas rajem na ziemi. Jak będziemy wysyłać, zasilać emocjami coś, no to iluzja będzie piekłem na ziemi. Za lustrem jest nieskończona ilość alternatywnych linii życia, alternatywnych jakości życia i możemy sięgnąć po wszystko. Nieświadomie sięgamy po cierpienie, a świadomie po wszystko, co najlepsze w naszym życiu. Ale piąty puzzle w tej całej układance to ta rzeczywistość jest fraktalna. Fraktal to taka konstrukcja, że to ta konstrukcja mikro jest taka jak średnia i jak makro. Tak? I nie zmieniamy makro inaczej jak tylko poprzez mikro. Zmieniając mikro, zmieniamy makro. Więc nie ma innej możliwości zmiany świata na zewnątrz inaczej jak tylko poprzez siebie, poprzez swój własny, indywidualny hologram. Jeśli nawet kiedyś komunikowaliśmy się z innymi częściami siebie, z partnerem, partnerką, teściem, teściową, sąsiadami, poprzez emocje, poprzez niezrozumienie, że on i ja jednym jesteśmy i wysyłaliśmy do nich żal, złość, pretensje, nienawiść. Chcieliśmy, żeby oni się zmienili. To może kiedyś było w doświadczeniu każdego z nas, ale dzisiaj już zmieniamy postrzeganie. Oni i ja jednym jestem. Więc wysyłam im to, co sam chciałbym, żeby do mnie wróciło. Tworzę sobie raj na ziemi w swoim indywidualnym hologramie i nie wkręcam się w nic, co jest na zewnątrz. Choćby świat walił się na naszych oczach, bo media pokazują, że niby już koniec świata, że jakaś asteroida leci, jakaś kometa, albo jakiś głód, albo jakaś bomba wybuchła, chociaż to petarda wybuchła. Tak, przy polskiej wschodniej granicy. W nic się nie wkręcam. Mam wywalone na wszystko. U siebie mam raj na ziemi, ale bardzo mocno współtworzę nową jakość życia. Nowy, ten globalny hologram. Bardzo mocno. Dlaczego bardzo mocno? Tu nie jest dowiedzione to, co teraz powiem, ta zależność według Hawkinsa, ale że jedna osoba świadoma, obudzona, która jest światłem i obdarza światłem wszystko to, co do niego przychodzi, a światłem nie jest. Czyli gdy przychodzi do niego pijak, to ta osoba obudzona, świadoma wie, że zjawisko pijaństwa, alkoholizmu nie zostało dotychczas ukochane i ta osoba obdarza szacunkiem tego pijaka, wdzięcznością za doświadczenie. Tak? I pozwala, akceptuje go, że jest taki, jaki jest i pozwala mu być nadal pijakiem. Nie oczekuje, że się ta osoba zmieni, czyli daje światło. Tak? Jeśli takich osób dających światło, będących w tu i teraz, w tym stanie jedności horyzontalno-wertykalnej, przejawionej w każdej możliwej interakcji w hologramie, tak, to ta osoba wpływa bardzo mocno, wpływa na ten hologram zbiorowy, tak jak 750 tysięcy osób nieświadomych, które oglądają telewizję, wkręcają się we wszystko, co tutaj na zewnątrz, a przez to tworzą sobie piekło na ziemi. Jedna osoba świadoma do 750 tysięcy nieświadomych. Zakładając, że ta proporcja jest prawidłowa, ja nie mam na to dowodów, ale czuję, że tak jest, to niewiele osób jest potrzeba, żeby tu się dobrze podziało. Wystarczy 53 osoby. Wystarczy ta sala, żeby wycofała uwagę ze świata zewnętrznego, zrobiła porządek w swoim hologramie i miała wywalone na wszystko, co tam system będzie straszył, jako nasz twór do egzaminowania nas samych. Mamy wywalone na to, co się tam dzieje, a cokolwiek pojawi się w naszym indywidualnym hologramie, jak tutaj, albo jak stąd wyjdziemy i będziemy poddani egzaminowi, albo na ulicy przez pijaka, albo kloszarda, albo narkomana. Czy go uszanujemy, czy nim pogardzimy? A może wrócimy do domu i tam będzie czekał egzamin w formie męża, albo żony, albo teścia, albo teściowej, a może dzieci, a może dziadków. Wy macie, każdy z was ma swoich egzaminatorów.
a może pójdziecie w poniedziałek do pracy i okaże się, że tam czekają egzaminatorzy. Wy wiecie jacy, może to jest menadżer albo kierownik, jakiś szef albo kolega zza biurka, tak? I jak się z nim skomunikujecie, tak? I od jakości tej komunikacji będzie zależała wasza zapłata. Wasza zapłata, wasza jakość życia. Więc niewiele osób jest potrzeba, takich, które wejdą w ten stan, poczują ten stan, bo tu nie chodzi o wiedzę. Wiedza to jest związana z umysłem. Nie poprzez umysł wychodzimy z tej gry i nie poprzez umysł wchodzimy w ten stan. Tak? Tylko jest to pewien stan czuciowy, uświadomienie plus czucie, plus emanowanie tym stanem do innych części samego siebie. I zakładając prawidłowość tych proporcji, to tylko niewielka grupka osób powoduje, że to wszystko na zewnątrz stanie i nawet imploduje do środka i uruchami się reakcja łańcuchowa. 54. osoba uruchamia reakcję łańcuchową i to leci. I to jest tylko kwestia czasu, bo to już jest chyba niedługi czas, ale istotnym jest, bo tutaj wynikła pewna rozmowa, bo niektórzy mówią, a to będzie na wiosnę, a to będzie w grudniu, a to będzie w styczniu. Gdy ktoś wam podaje datę, że coś się wydarzy, co zmieni świat, to znaczy, że system egzaminujący wkręca was w oczekiwanie, że coś na zewnątrz się zmieni, bo jakiś wybuch słońca się zmieni, albo księżyc puści bąka, albo coś innego i Matrix się zapadnie. To ktoś wkręca nas, jeszcze nas egzaminuje subtelnie, że coś, wydarzenie na zewnątrz zmieni to tutaj na ziemi i jakość naszego życia. To nie tak. To nie tak. Pytania później. Więc tak, wszystkie terminy, że jak ktoś podaje, to jest matrixowe, to jest dla umysłu. Wiedza o terminach jest dla umysłu. Wy nie potrzebujecie wiedzy o terminach. Nam trzeba zrobić robotę. Ja już tak na prosto to nazywam, bo to jest takie proste. Jest robota do zrobienia w tu i teraz. Trzeba wejść w pewien stan i tym światłem, i tym stanem świecić na to, co światłem nie jest. Czyli wejść w ten stan i trwać, i trwać, i trwać. I nie wchodzić w żadne oczekiwanie, że ktoś za nas coś zrobi, że to wtedy będzie, albo jeszcze o innej porze to będzie. Te daty, nie czuję tych dat, to są matrixowe daty. Więc nawet to też jest dla umysłu, ale pokazuje pewną niewielką ilość, jaka jest potrzebna uczestników tej gry, aby globalnie mogło się coś zadziać, a indywidualnie w każdej chwili od ręki może się dla was zadziać. Ważne by było, żeby się nie wkręcać w żadne systemy egregoryczne. Wszędzie tam, gdzie się tworzy grupa osób, czy to są wspólne ustawienia, przestawienia, czy medytacje, czy jakieś takie religijne rytuały, czy rytuały przy pomocy jakichś tam ziół, czy grzybów, czy ayahuaski, czy nie wiem czego, to zawsze przy takiej grupie osób w tych różnych stanach tworzy się byt, który tylko czeka, żeby zastać energię z tych ludzi. Tak? Wy zobaczycie pewne konstrukcje, i po pewnych konstrukcjach zobaczycie systemy udoju, bo to jest system udoju. Są owieczki do wydojenia, do ostrzyżenia, tak? Ci tak zwani parafianie. Jest pewne podwyższenie. I jest istota, która jest jakby wyróżniona, inaczej ubrana, siedzi albo na tronie, albo na ambonie, albo na mównicy, albo chociaż na drabince, na ołtarzu, na scenie albo na boisku, tak? I uwaga tysięcy jest skupiona na tym. Ten odgrywa rolę, mówi o tragedii z 10 kwietnia. Msza się nazywa miesięcznica. I tysiące ludzi rozdrapują starą ranę. Cierpią, że ktoś tam niby zginął. Może zginął, może nie zginął, nie wiem. Natomiast i idzie energia. Idzie energia do egregora. To jest energia złości, żalu, pretensji, smutku, nienawiści tych tysięcy osób. Tak samo w kościele. Tysiąca osób, tu jest jeden odgrywający rolę, prowadzący tą energię. Każe klękać, każe wstawać, każe przywalić siebie w grasicę i wprowadzić w stan poczucia winy. I owieczki to robią i oddają energię. Z 500 lądują na 100 i 400 jednostek energii po tych trzech uderzeniach odchodzi. Zasila system,
a ci ludzie są wydojeni i ostrzeżeni. Czy to jest mównica polityczna, tak? Czy to jest, czy to jest scena, gdzie jest jakiś artysta? Ja byłem na koncercie, no fajny koncert, fajnie gość grał na skrzypcach, a w tle tysiące osób, a może nawet kilkanaście tysięcy osób na widowni, a w tle, mimo że piękna muzyka jako wabik, a w tle obrazy bardzo słabej jakości, bardzo nisko wibrujące. I uwaga, podświadomie szła energia od tych nastu tysięcy osób. Na koncercie Davida Garretta w Łodzi na przykład to było. Boisko to też, załóżmy, zawody piłkarskie, emocje. Jedni są po jednej stronie, drudzy po drugiej. Emocjonują, czyli dają się udoić z energii w czasie meczu. Potem idą do lasu na te ustawki, walczą tam na krew i na życie, że tak powiem, łańcuchami, toporami, różnymi rzeczami, i tam też oddają swoją energię. Tak? Więc chodzi o to, że jest taka konstrukcja, jest pasterz na podwyższeniu lub wydzielonym miejscu, pasterz lub pasterze. To może być polityk, to może być jakiś kapłan, to może być guru, pięknie odziany, na jakichś tam tronach, z jakimiś tam pierścieniami. Jedni mówią, inni nic nie mówią, pewni guru, tylko patrzą w oczy, ale trzeba być przed nimi na kolanach na przykład, tak? I w ten sposób jest kult i dojona energia. Energia finansowa z jednej strony idzie zawsze przy takich kultach, ale najważniejsza to jest ta energia kultu i ta energia emocjonalna. Także dobrze by było w tym nie uczestniczyć. Sami zrobicie tak, jak uważacie, natomiast ja uważam, że ja nie korzystam z tego. Jak wyczuwam jakieś formy kultu, wychodzę. I też nie chcę, żeby... Ja jestem rolnikiem, prostym człowiekiem po prostu. Najchętniej, i to niedługo już będzie, wrócę i będę swoje robił tam tylko i wyłącznie w Bieszczadach. Na chwilowym oddelegowaniu gdzieś tam w terenie, gdzie jeżdżę i coś tam tłumaczę, te podstawowe zasady fizyki kwantowej, ale to już długo nie będzie, bo to jest już tylko kwestia czasu, jak na tyle dużo osób sobie te zasady uświadomi, że ta jakość świata się zmieni. Na boczne tory też możemy trafić w momencie, gdy wkręcimy się w piękną mowę. I zobaczcie, i piękna mowa jest u jednych i u drugich, tak? Bo są i fałszywi prorocy, i ci, którzy jedni i drudzy pięknie mówią. Tak? Natomiast chodzi o to, żeby włączyć taki filtr termiczny w sobie. Czy to, co ktoś mówi, czy jest ciepło za tym, co mówi. Tak? Bo jedni i drudzy pięknie mówią, ale wyczuwa się też chłód. Chodzi o to, że ja mam nie powiedzieć wam, kto jest kto, tak? Natomiast chodzi o to, żebyście wy swoją termiką sprawdzali, żebyście się nie dali sprowadzić na manowce. Jeśli jest mowa o świadomości, o ta z najwyższej półki, ja to nazywam czysty koks już teraz, dowalany jest do pieca czystym koksem. Czy jest świadomość jedności wszystkiego ze wszystkim, czy jest koncepcja wydzielona z całości jakaś część i jest pompowane to coś. Na przykład kult bogini, jak wcześniej były kulty patriarchalne. Jak tutaj różne księgi, księga wiedzy, księga kurs cudów i jeszcze coś. Tak? Wiele mądrości tam jest rzeczywiście, wiele zasad, tak jak hiperfizyka, tam jest wiele algorytmów, które rzeczywiście są prawdziwe. Tak? Natomiast każda gruba księga to jest multum koncepcji, multum, a wszystko, co jest multum informacji w formie wiedzy, to jest dla umysłu. A poprzez umysł nie wyjdziecie z tej gry. Przez umysł, im bardziej karmiony, tym bardziej czujemy, jesteśmy splątani z tą grą. Chociaż pozornie wydaje nam się, że wychodzimy z gry poprzez grubą księgę. Wręcz jest odwrotnie. Więc tam, gdzie są grube księgi, gdzie jest ego tego prowadzącego, gdzie wiedza, intelekt ogromny, tak? Często tytuły jakieś tam nie wiadomo jakie, napisanych pełno grubych ksiąg. Ale to wszystko jest dla umysłu, gdzie jest chęć zdobywania nagród, medali, wyróżnień, dyplomów, to bądźcie w uważności po prostu, czy coś brać z tego wszystkiego, chociaż tu jest bardzo dużo ciepłych słów. Natomiast tu nie ma świadomości jedności, tylko jest pompowanie tego czegoś jednego.
tej jednej jakiejś tam koncepcji. Teraz tak, na koniec najważniejsza rzecz to zdanie egzaminu. Gdy już odzyskaliśmy swoją moc, bo wycofaliśmy swoją uwagę ze świata zewnętrznego, mamy wywalone, co jeszcze wymyślą, to nie wiem. I gdzie zdetonują kolejną petardę, nie wiem. Albo naobiecują nam, że już kolejnego bąka puści księżyc i wtedy się wszystko zawali, tak? Cały system finansowy i bankowy się zawali, to nie liczmy na to, po prostu w nic się nie wkręcajmy. O, nie miejmy oczekiwań, że ktoś za nas coś zrobi. My mamy zrobić porządek w swoim hologramie sami. Nie ktoś, że zrobi nam terapię, nas poustawia, poodpina, pooczyszcza, podopina, bo większość tych terapeutów różnych to lata w tej chwili na energii, już nie tylko uwagi i finansach popleczników, gdzie bardzo drogo sprzedają swoje warsztaty, albo drogo książki, albo drogo webinary, tak? Tylko po prostu jeszcze poprzez terapie indywidualne podczepy są robione i to nie trzeba w to wszystko wchodzić, tak? Bo mając wysoką częstotliwość, wy już nie pójdziecie nigdzie. Nikogo nie słuchajcie. Nawet od dzisiejszego dnia nie słuchajcie już nawet moich koncepcji, bo to są moje prawdy, tak? Ale dla was to są koncepcje. Nie słuchajcie, tylko sprawdźcie, to wszystko jest nagrane. Sprawdźcie sobie, otwórzcie, sprawdźcie, czy to działa i żyjcie już tylko i wyłącznie według swoich własnych prawd. Nie uznajcie żadnych słów od nikogo innego. Także i nie podążajcie moją drogą, tylko swoją własną. Dla was jest tylko wasza własna droga. Ja tylko pokazuję pewien kierunek, ale trzeba wam zrobić sprawdzam. Jak nie zrobicie sprawdzam, nadal pozostaniecie na tym starym miejscu. Jest praca do wykonania. Polega ona na tym, aby postawić umiejętnie granice w momencie, gdy przyjdzie egzamin przyniesiony wam poprzez egzaminatora. Więc pojawi się twój egzaminator. I dotychczas, jak się z nim komunikowaliście? Albo walczyliście, albo uciekaliście. Czy walka, czy ucieczka zasilała? Bo to nie było pokochanie. Wszystko, co przychodzi do was, prosi was o miłość. Wszystko, co do was przychodzi, to wy sami komuś kiedyś uczyniliście i to do was teraz wróciło. Przez tego egzaminatora jest wam to przynoszone, a wy to świadomie albo przyjmiecie, albo nieświadomie będziecie z tym walczyć, lub też uciekać, lub zamieciecie pod dywan. To nie tędy droga. Należy to przyjąć i się skomunikować, czyli postawić granice. W takim dużym uproszczeniu pozwolić sobie być sobą, ale innym być innymi. Czyli pozwolić sobie zakomunikować, że dziękuję, mi to już nie służy, ja już tego nie potrzebuję. Tak? I trzeba to zrobić według dwóch zasad. W łagodności ze stanowczością. Inaczej to nie działa. W łagodności, czyli w uczuciach, w szacunku do siebie, w sobie i do siebie w nim, w tym egzaminatorze. Czyli tak. Staniemy przed egzaminem. Załóżmy, wracamy do domu albo idziemy do pracy. Załóżmy, że w domu przychodzi ten nasz egzaminator nam znany po to, żeby zachować się tak, jak się zachowywał dotychczas i was wyprowadzał ze stanu równowagi. Czyli poprzez nakrzyczenie, że jest albo nieposprzątane, albo źle ugotowane, albo coś tam. Nie. Przyjdzie i już w momencie, gdy wy go widzicie, to wy czytacie z pola, że przychodzi na was egzamin, że coś się dzieje, tak? Wasze ciało powie wam o tym, że zbliża się egzamin, bo pojawi się dreszczyk emocji. Leciutki straszek albo straszeczek, taki malutki. Chodzi o to, żeby w niego nie wchodzić, tylko zobaczyć, aha, jest, dobra, budzę się, jestem, przypominam sobie, to są oznaki egzaminu, jestem na egzaminie. I teraz tak, jak będziecie się bali, to zasilicie. Jak się uśmiechniecie, to spuścicie parę z tamtej strony. Więc należy się uśmiechnąć, miło w łagodności przywitać. Witam cię, kochany mężu, witam cię, kochana teściowo, witam cię, kochany pracodawco, kierowniku, czy jak on się tam nazywa. Każdy ma swojego egzaminatora. Więc tak, w łagodności witamy się z nim. Cieszę się, że jesteś. Prawdziwie trzeba się ucieszyć, bo wiecie, że to jest egzamin, jest to sztuka, ale wy będziecie w mocy, bo jak nie włączycie już telewizora,
Nie przejmujecie się tymi informacjami i tą iluzją na zewnątrz. Moc będzie w was, ale jak włączycie telewizor i wejdziecie w emocje, moc jest już poza wami. Więc bardzo łatwo po odbudowaniu swojej energetyki uśmiechniecie się, przywitacie swojego mistrza nauczyciela, a to, że on jest, to poczujecie emocje na swojej skórze. Powiecie, że miło mi ciebie widzieć, cieszę się, że jesteś, bo w momencie, gdy wy zdacie egzamin, to on już nie odegra więcej swojej roli. Nie trzeba było czekać. Przyszedł sam, nie trzeba go było prosić. Przylaz z egzaminem. Jak się prawdziwie ucieszycie, w łagodności się z nim skomunikujecie, uśmiechniecie się, spojrzycie w jego oczy i w jego oczach dostrzeżecie siebie samego. To jest sztuka, dostrzec samego siebie. Czyli uświadomicie się sobie, że on i wy jednym jesteście. Wejdziecie w tą swoją jedność lub będziecie trwali w nią cały czas, czyli jesteście w jednym ze swoją wyższą świadomością, Matką Ziemią, ze wszystkim, co jest. I taki promyczek, takiego światełka, jak to Anastazja wypuszczała, wyślecie ze swojego serca do jego serca, oby się nie przewróciło o własne nogi, może dojdzie do was, ale chodzi o to, że spuścicie parę z tamtej strony. Tak? On spróbuje odegrać swoją rolę, bo on musi spróbować. Wyciągnie coś sprzed kilkudziesięciu lat pewnie, tak? Co wyciągał już przez ostatnie kilkadziesiąt lat, ciągle to samo. No, wy to z uśmiechem wysłuchajcie, dostrzegajcie cały czas samego siebie. Niech tam powie to, co ma do powiedzenia, natomiast wy powiedzcie, że jesteście mu wdzięczni, że dzięki niemu mogliście otworzyć oczy i dostrzec, co w was było nieukochane, i wy to kochacie. Kochacie też jego, szanujecie go. Trzeba powiedzieć, ja ciebie szanuję, ciebie kocham, jestem ci wdzięczny za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Akceptuję ciebie takiego, jakim jesteś. Akceptuję ciebie nawet takiego, że ja wiem, że ty się nie zmienisz, masz prawo dalej pić, masz prawo dalej, akceptuję to, że będziesz dalej się narkotyzował, że będziesz dalej oszukiwał, kradł, łajdaczył się. Ja akceptuję to. Ty, pozwalam ci być taki, jaki jesteś, ale ja już tego więcej nie chcę w swoim życiu. Tak, dlatego mówię stop i dziękuję. Może czasami to będzie się wiązało z odejściem albo z domu, albo z pracy, albo z jakiejś tam przestrzeni, ale wy odchodzicie na nowe, lepsze. Na nowe, lepsze po prostu. Ale zawsze może być i tak, prawda? Natomiast jak wy zamkniecie stare, to otwiera się przed wami nowe, lepsze. Gdy zamkniecie stare dobrze, z szacunkiem, z akceptacją, otwiera się nowe, lepsze. Jak nie zamkniecie starego z szacunkiem i akceptacją, to przyjdzie nowe, takie same jak było, albo gorsze jeszcze. Tak? Więc egzaminy czekają i w domu, i w pracy, i u sąsiadów, i w rodzinie, i gdzieś tam. Ale istotnym jest właśnie to postawienie, skomunikowanie się. Nieskomunikowanie się nie załatwia sprawy. I teraz tak, żeby było łatwiej, na odwrocie tej kartki macie po pierwsze druk, jak pracować, jak skomunikować się z osobą, gdy jest osoba zmarła i nie możemy już jej postawić granicy, albo jak przetrzeć sobie ścieżkę tuż przed spotkaniem z szefem, kierownikiem, mężem, żoną czy też teściową. Więc tak, arkusz do pracy z traumą, czyli, no to tak nie wiem, czy to dobra jest nazwa, ale umowa o pracę z człowiekiem przynoszącym mi moje plony w podtytule. Imię i nazwisko, to piszemy, robimy to na trzech poziomach. Poziom materialny, piszemy. Poziom wyobrażeniowy, wyobrażamy sobie. I poziom uczuciowy, generujemy pewne uczucia, czujemy. To jest druk, który wykonujemy dla naszej podświadomości, właściwie do umysłu, do lustra. Wyślemy pewną inną częstotliwość niż dotychczas. I zobaczycie, co się podzieje. Inną częstotliwość. Imię i nazwisko, godność tego człowieka. Chociaż pił i palił, łajdaczył się, przywracamy mu godność. Cały czas przy nim od was ma być szacunek, wdzięczność, akceptacja i miłość. Jak tego nie będzie, to lądujemy w nocniku. Więc imię i nazwisko, godność tego człowieka. Gdzie on mieszka? Króciutko. Tu albo tam, albo już nie żyje, załóżmy, nie?
Co mnie z tą osobą łączy? Mąż, żona, teść, teściowa. Albo epizod w tramwaju, bo mnie okradł, załóżmy. Co mi ta osoba zrobiła? Krótko, jednym zdaniem, nie wolno rozdrapywać ran tutaj. Więc króciutko. Zrobił mi to albo tamto. Zdradził, oszukał, wykorzystał, coś tam poniżył, wyśmiał. Piąte. Czy jestem świadomy, że ta osoba przyniosła mi moje własne plony? Tak, jestem świadomy, że Józek przyniósł mi moje własne plony. Imieniem i kaligrafujemy to. Nie jednym zdaniem, nie jednym słowem, tak albo nie, tylko kaligrafujemy. Piszemy całym zdaniem ładnie. Tak, jestem świadomy, że Józek przyniósł mi moje własne plony. Punkt szósty. Czy jestem świadomy, że zatrudniłem Józka do wykonania tego zadania dla mnie? Tak, jestem świadomy, że zatrudniłem Józka do przyniesienia moich własnych plonów. Siódme. Czy jestem świadomy, że za wykonaną dla mnie pracę Józkowi należy się zapłata? Za każdą pracę należy wejść w wymianę. Cokolwiek wam ktoś daje, to też dajcie. Też ktoś dla was pracuje, przecież nacharował się tyle. Wy kogoś okradliście kiedyś. Teraz on musiał was okraść, żeby odegrać tą samą rolę. No przecież się chłop napracował. Najlepiej jak potrafił okradł, najlepiej jak potrafił zdradził, czy wykorzystał, należy się zapłata. Wdzięczność. Punkt ósmy. Czy Józek dobrze odegrał swoją rolę w stosunku do mnie? Józek idealnie odegrał swoją rolę w stosunku do mnie. Okradł mnie najlepiej, jak potrafił. Widzicie, co wysyłacie do lustra? Śmiech wysyłacie. A dotychczas, co wysyłaliście do lustra? Żal i złość do Józka. I co musiało wrócić? Kolejna lekcja i kolejna lekcja. Teraz przechodzimy do pracy w wyobrażeniu. Wyobrażamy sobie Józka. Jak nie potrafimy sobie wyobrazić to zdjęcie z Józkiem, stawiamy to zdjęcie. Jestem tobie wdzięczny, czyli wyobrażeniu mu mówimy, jestem tobie wdzięczny, Józku, za odegraną dla mnie rolę, za wykonaną dla mnie pracę. Trzecie, przytulam ciebie, Józku, przytulamy Józka do siebie, robimy misiaczka, całujemy go w policzki, w czoło, wyobrażamy sobie, to jest wyobrażeniu, ale umysł to bierze jako prawdziwe. Tak? I to wszystko idzie do lustra i to się kreuje. Patrząc, on całuje mnie, patrząc w oczy, uśmiecham się i mówię do Józka, kocham cię. Józek odpowiada mi też, że mnie kocha, dziękuję za uwolnienie. Uwalniam siebie i Józka, jestem wolny i radosny. Miejscowość, data, własnoręczny podpis. Podpisujemy. Podpisujemy. Ładnie kaligrafujemy i palimy. W garnku, w kominku, w ognisku, gdzieś tam palimy. Dla umysłu to jest wysłane do lustra, załatwione. Załatwione. I teraz tak, wy to albo to robimy z osobą zmarłą, albo to robimy z osobą żyjącą, która przyjdzie jeszcze nas przeegzaminować, ale już macie przetartą ścieżkę. Po pierwsze będzie łatwiej, a po drugie wysłaliście do lustra coś, co spuści ciśnienie z tamtej strony. I będzie łatwiej. Więc wracam do tych egzaminów kolejny raz i kolejny raz, przypomnę, bo to jest istotny punkt, to jest narzędzie. Nikt za was tego nie zrobi, nie amulet, nie jakaś terapia, nie odpinanie, przepinanie, tylko wy sami na jawie, w tu i teraz, nie pod wpływem grzybów, nie pod wpływem jakichś halucynogennych środków czy alkoholu, tylko w tu i teraz robimy porządek w swoim hologramie. Nie czekamy na przesilenie wiosenne, ani zimowe, ani że będzie pełnia, ani nów, tylko robimy w tu i teraz porządek. Więc tak, przychodzi egzaminator, czujemy na swojej skórze, że się zbliża, już nie walczymy, nie uciekamy, nie krzyczymy, nie płaczemy, bo inaczej byśmy to zasilili. Tak? My to rozpuszczamy poprzez powitanie w łagodności, ale stanowcze postawienie granicy. Z uczuciami, z szacunkiem, z akceptacją, z wdzięcznością i z bezwarunkową miłością. Stanowczo, stop, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłeś, jestem tobie wdzięczny. On sobie pomyśli, że się nadajecie do psychiatry. Nieważne, co on sobie pomyśli, nieważne, kto sobie cokolwiek pomyśli o was, to wszystko jest iluzja, co sobie... Wy jesteście jedyni prawdziwi. Nieważne, co iluzja o was myśli. Tak? Komunikujemy się,
Stanowczo, ale w łagodności mówimy: dziękuję, ja już tego więcej nie chcę, już to więcej jest niepotrzebne, bo ja już zrozumiałem, przejrzałem na oczy, jestem Tobie wdzięczny, wielki szacunek dla Ciebie, wiem, że się dużo napracowałeś, tym większa wdzięczność dla Ciebie, akceptuję, że się nie zmienisz, masz dalej prawo pić i palić. Czyli pozwalamy sobie być sobą, a innym częścią siebie być innymi. Kolejny raz o stawianiu granic, aż do znudzenia, bo ten egzamin z postawienia granicy, on za chwilę się pojawi, jak tylko wrócimy, tak, do domu albo do pracy. Więc tak, przychodzi egzaminator, pojawia się emocja jakaś tam malutka, bo dotychczas odgrywał tak, że w nas się coś tam gotowało. Reprezentuje to zjawisko, wali drzwiami, trzaska garkami gdzieś tam, albo okazuje niezadowolenie pracodawca. Najlepiej jak potrafi, odgrywa swoją rolę. Ja się budzę. Aha, dobra, egzamin. Egzamin. Czeka mnie egzamin. On to iluzja, to jest moje odbicie w lustrze. Przynosi to, co ja wcześniej komuś kiedyś uczyniłem. Czas to przyjąć, bo inaczej cały czas będzie przychodziło i będzie mi to doskwierało. Niech się wystrzela, niech mówi, co tam było te kilkadziesiąt lat temu, bo najczęściej to jest rozrapywanie jakiejś starej rany. On to ja, ja to on. To, co on przynosi, to są moje plony z tego lub z poprzedniego życia, z mojego siewu. Nie walczę, nie uciekam. Przyjmuję plony z pokorą i godnością i stawiam granice. I będzie wam łatwo, łatwiej, jeśli zrobicie to właśnie wcześniej na papierze. Wcześniej, na samym początku swojej drogi życiowej, tutaj, w tym przejawieniu, nie stawiałem granic. Wszyscy mi wchodzili na mnie, na moje nogi, naciskali na odcisk, przesuwali moją granicę, wchodzili w moje pole, zabierali moje rzeczy i nie stawiałem granic. Tak, w pewnym momencie, ale bardzo mi się to zubażało mnie, to i energetycznie, i materialnie. Nie podobało mi się to, więc zacząłem, będąc dociśniętym do ściany, zacząłem stawiać granice. Ale zauważyłem, że stawiając granice w krzyku, że mają tego nie robić, że mają się zmienić, albo poprzez ucieczkę, jak było to silniejsze ode mnie, czyli zamiatałem pod dywan, wypierałem, uciekałem, to też nie było rozwiązanie. Wracało i jeszcze silniejsze wracało. Więc to nie jest rozwiązanie. Ani nie stawianie granicy nie jest rozwiązaniem, ani stawianie granicy w emocjach nie jest rozwiązaniem. Dopiero stawianie granicy w łagodności. Tu jest granica, to zielone, to jest odwaga. Trzeba się odważyć stawiać granice inaczej niż dotychczas. Po pierwsze stawić granice, a po drugie inaczej niż dotychczas. Dopiero stawianie granicy w łagodności, poprzez tą komunikację, o której powiedziałem, dostrzegając w nim samego siebie i komunikując mu, że ma prawo być taki, jaki jest, cały czas szacunek, wdzięczność, bezwarunkowa miłość. Czasami może być tak, że on jeszcze przyjdzie drugi raz odegrać swoją rolę, ponownie postawić granicę i przytrzymać granicę, i podtrzymać granicę uczuciami. Raz, drugi, trzeci i zobaczycie, że to się rozpuści, już nie wróci. I przyjdzie taki moment takiej ciszy i takiego stanu, że wszystko to, co już prosiło o światło, czyli ten pijak, ten narkoman, że już nie będzie prosił o światło, tak? Nie będzie odgrywał swojej roli. Przyjdzie może narkoman, albo nie, przyjdzie pijak, tak? Albo żebrak, ale nie poprosi was o pieniądze. Tylko powie: o, jaka piękna pogoda dzisiaj, tak? O, właśnie bociany przyleciały, albo właśnie bociany odleciały. O, spadł pierwszy śnieg, tak? Przyjdzie taki moment takiego stanu, że daliście już światło, to, co prosiło o światło, o miłość, a potem już wszystko będzie wam sprzyjać i już nie będzie potrzeba żadnych tam egzaminów. Cokolwiek się będzie działo na zewnątrz, u was będzie cisza i cisza i cisza. Także ten czas może być takim czasem przełomowym, że pracując teraz ze sobą, zmieniają częstotliwość, to stare, co wam nie do końca służyło, może będzie chciało się was pozbyć po to, żebyście mogli przeskoczyć na nowe, lepsze, jak ten elektron, tak? Bo w tej chwili otrzymujecie kwant światła.
przyjmujecie go albo nie. Ten kwant światła to jest świadomość jedności wszystkiego ze wszystkim, którą warto osiągnąć jako stan uczuciowy i emanować tym stanem horyzontalno-wertykalnie. Jest to porcja światła, pewna świadomość. I pochodną tej świadomości jest inny poziom egzystencji, nie taki, jak dotychczas był. Więc może tak być, że pewne rzeczy pojawią się u was jako informacja o tym, że coś odchodzi, że coś stracicie. Ale to nie jest strata, tylko umysł nazywa to stratą, a wy możecie otworzyć się na nowe lepsze. Natomiast może być nowe lepsze, a może być nowe gorsze, w zależności od tego, jak będziecie to postrzegać. Jeśli przyjdzie człowiek i powie, no tutaj w pracy, pracodawca, że już ciebie nie potrzebuje, bo on ma inne koncepcje albo nie ma finansów na to stanowisko. Tak? Jeśli wy przyjmiecie tą informację i okażecie wdzięczność i szacunek dla szefa, tak? I wdzięczność za to wszystko dobre i mniej dobre, czego doświadczyliście w tej firmie, i będziecie dalej w stanie ciszy i w tej stanie jedności otwieracie się na nowe lepsze. Nie wiadomo skąd pojawia się nowa praca. W momencie, gdy macie złość do tego szefa, że zabiera wam pracę, to jest wtedy z umysłu i ze świata dualnego, tak? Idziecie z nim do sądu, zgłaszacie go gdzieś tam, nie wiem, do sanepidu, czy gdzieś tam, nie wiem, gdzie tam można, ale walczycie z nim, tak? Otwieracie się na nowe gorsze. Czyli nawet jeśli znajdziecie pracę, to będzie trudniejsza niż ta, która była. Zawsze jest nowe lepsze albo nowe gorsze. To jest jak z kotem Schrödingera. On jest albo żywy, albo martwy. W zależności od naszego postrzegania, od naszej komunikacji. W kwestii partnera to może tak być, że za chwilę wasza dotychczasowa relacja, która była trochę męcząca, że za chwilę się skończy, bo może ktoś odejdzie. Ważne, żeby uszanować tego partnera, mimo tych zjawisk, jakie reprezentował, czy pił, czy palił, czy oszukiwał, czy kłamał, czy się łajdaczył, odgrywał pewną rolę. Jeśli zamkniemy z godnością to doświadczenie, z szacunkiem, z wdzięcznością, z akceptacją, z bezwarunkową miłością, otwieramy się na nowe, lepsze. Albo możemy zrobić odwrotnie i przyjdzie nowy, ale jeszcze gorszy. Tak działa ta mechanika. I tak samo w przypadku utraty pieniędzy, czy poczucia bezpieczeństwa, czy poczucia godności, czy poczucia własnej wartości. Zawsze w momencie, bo coś może przyjść, bo w momencie, gdy otrzymujecie teraz pewną porcję jakby pewnej wyższej wibrującej informacji, jeśli bierzecie ją dla siebie, postanawiacie przejawiać to w swoim życiu, tą świadomość jedności ze wszystkim, horyzontalno-wertykalnie, tak? I zaczynacie tym komunikować. To coś odpadnie z waszego życia, ale przestrzeń jakby, to słowo nie cierpi, nie jest dobre, ale przestrzeń nie cierpi pustki i w to miejsce, co wyjdzie to stare, wejdzie nowe lepsze, tak? Jeśli utrzymacie w sobie ten stan. Chodzi o to, żeby się niczego nie bać, nie chcieć niczego kontrolować, tylko zaufać temu procesowi, dać się prowadzić, dać się być zaopiekowanym, być niesionym na fali po prostu. Nie wiemy, co to będzie za praca, co to za partner, skąd przyjdzie, gdzie będę pracował, gdzie będę mieszkał, bo to umysł chce wiedzieć. A wy wyluzujcie na totalny luz, dajcie się prowadzić, dajcie się nieść. I wtedy się pojawia ta lepsza jakość życia. Więc jak zareagujemy na to, co się może zmienić, ta orbita wasza z tej jednej częstotliwości na drugą w momencie, gdy przeskoczycie, tak? To była ta dotychczasowa orbita. Pojawił się ten kwant światła. Światło to jest świadomość jedności wszystkiego ze wszystkim, odczuty stan i przejawiany permanentnie we wszystkich możliwych interakcjach w swoim indywidualnym hologramie. No i wycofaliśmy swoją uwagę ze świata zewnętrznego. Więc ten stan nie jest adekwatny do tej powłoki elektronowej, gdzie tutaj były braki, ciężkość, opór. Adekwatnym do tego stanu jest ta powłoka elektronowa. To jest często inna zmiana, inna praca,
albo inne stanowisko w pracy, albo inny partner, albo no coś innego jakościowo, nie wiem do końca co. Tak tylko informuję, że po prostu coś takiego może się wydarzyć. Ja będę wdzięczny za komentarze pod filmami dla tych osób właśnie, które nie mogą się odważyć zastosować tą świadomość jedności wszystkiego ze wszystkim w przejawieniu, to te komentarze uczestników spotkań, którzy skorzystali, którzy przejawili, sprawdzili i że zadziałało, one są potrzebne dla tych, którzy jeszcze obserwują, bo to dziesiątki tysięcy osób obserwują każdy odcinek, ale większość nie robi, ale jakaś tam część nie robi nic. A tu chodzi o to, żeby się odważyć, inaczej postrzegać, inaczej skomunikować. No i to jest wszystko. Teraz tak. Na koniec jeszcze zrobimy sobie. Takie podsumowanie. Tutaj mi dzieci porysowały, ale. Więc recepta. Bo jak coś nam dolega, to idziemy do lekarza i on tam pisze. A na ból ucha to tabletka na ból ucha, na ból wątroby to na ból wątroby. A tu tak naprawdę jedyna recepta na wszystkie bolączki to jest pewien stan. To jest stan świadomości jedności wszystkiego ze wszystkim. Odczuty, przejawiony i permanentnie utrzymywany. Czyli jest to tożsame ze stanem, ten stan świadomości jedności włącza ten stan takiego świecenia, gdzie jesteśmy świadomością, jednością horyzontalną, wertykalną. Ojciec, matka, ja, dziecko i wszystko wokół mnie jednym jest. I przejawianie tego stanu w tym jednym przekazaniu. Abyśmy się wzajemnie miłowali. Sami siebie w sobie i sami siebie nawzajem. Abyśmy się wzajemnie szanowali. Sami siebie i siebie nawzajem. Także i w tych osobach i tych aspektach, które są dotychczas były nie do uszanowania, to zaczynamy szanować także i to, co było nie do uszanowania. Abyśmy wzajemnie siebie akceptowali w tym, co było do zaakceptowania, ale w szczególności zjawiska i ludzie, których dotychczas nie akceptowaliśmy. Abyśmy też akceptowali i abyśmy kochali się bezwarunkowo. I w tym trwać, i trwać, i trwać. I zobaczcie, ja tak naprawdę o tych kilku punktach to mówię już chyba czwartą godzinę, ale tak naprawdę to o jednym. Cały czas, to już czwarty rok, ciągle to samo. O tym jednym, o tej jedności wszystkiego ze wszystkim. Tak? Nie trzeba pisać żadnych grubych ksiąg i za nimi podążać. Nie trzeba oglądać żadnych filmów. Wystarczy to jedno przykazanie przejawiać w życiu. No i to jest po prostu wszystko. I to by był koniec na dziś. Także jestem wdzięczny. Jak będą jeszcze jakieś pytania w końcowej części, na koniec to... Czy to jest trudne? Ta nauka nazywa się łopatologia stosowana. Uproszczenie maksymalne rzeczy trudnej, bo przeczytajcie sobie w domu definicję z Wikipedii jednorodnej teorii pola. Zobaczcie, tamta jest dopiero wytłumaczone. W kwestii tego obejrzyjcie sobie w domu niebiańską przepowiednię i te momenty, gdy chłopak znika. Albo cała ta grupa znika na koniec filmu, tak? Jest po prostu, on się wtapia w przyrodę, akceptuje, że go złapią, nie ma do nich nienawiści, zachwyca się kwiatkiem i nagle znika. Oni latają koło niego, go nie widzą. I wy też tak zniknijcie. Bądźcie w tym świecie, ale jak nie z tego świata. Dla tego świata represji wy znikniecie, bo on nie będzie was widział. On widzi tylko tych, co są w umysłach. Co są w emocjach. A wy już tego nie potrzebujecie. Dla was jest całkiem inny świat. Inna orbita. To jest dla was. Tak? Tylko kwestia przejawienia tego, tej jednej zasady, tego jednego przekazania trwania w tej świadomości. I to jest wszystko. I proste. I proste, bardzo proste. Natomiast bez tego punktu, bez świadomości jedności niewykonalne. A
tak to jest śmiesznie proste. Dlatego tak istotne i tak dużo i często się powtarzałem o tym, żeby dostrzec w tym egzaminatorze, Kacie, samego siebie. Bo dopóki tego nie zrobimy, to cała reszta jest niewykonalna. Bez świadomości jedności to nie zadziała. Jesteśmy cały czas w grze i będziemy dojeni. A już najwyższy czas zakończyć to doświadczenie związane z ograniczeniami czy z cierpieniem. Pytania, tak, były, bo tam proszę. Ja chciałam się spytać, te 53 osoby, czy to jest na Polskę, czy to jest na Polskę? Aha, to, tak, tak, to jest taka, tak, jedna osoba niweluje współdziałanie, to negatywne działanie tych 750 tysięcy osób, co oglądają telewizory i się wkręcają we wszystko. I w Polsce dla 40 milionów osób w Polsce, bo ja wcześniej liczyłem na 80 na całym świecie Polaków, ale dla 40 milionów w Polsce to 53 osoby, które już się w nic nie wkręcą i cały system upadnie, ale implozyjnie, tak? Że to się wszystko pozawala, w to miejsce powchodzi nowe, lepsze. Proszę bardzo. Dziękuję. Zakładając, że ktoś ma jakiegoś gościa, na przykład jakieś takie podczepy, skądś, coś mu się stało, jak to można sobie oczyścić? Przez samą świadomość i intencję, samą sobie? Jestem no, po pierwsze, już ta częstotliwość, ta świadomość i ta częstotliwość powoduje, że te podczepy tu są, a tu ich nie ma. Tak, więc się same jakby odłączają, bo one się żywią emocjami nosiciela, tak, jak każdy pasożyt, natomiast żywi się energią nosiciela, natomiast tutaj, tu nie ma emocji, tu są uczucia, więc no jakby podczep, nie chcę powiedzieć, że zdycha z głodu, ale wraca do funkcji falowej, tak, dlatego dla tej świadomości wraca i w razie, gdyby ta świadomość zapomniała się kiedyś i wróciła na tą orbitę, to z funkcji falowej przechodzi do funkcji korpuskularnej i podczepi się znowu. Ja mam pytanie też odnośnie takiego czegoś jak koncert na przykład, bo sama osobiście bardzo lubię muzykę na żywo i czy jeżeli idę pewna siebie, umocniona w sobie ze światem, to że zawsze będzie jakoś niekorzyść dla mnie, jeżeli jest nie. Zgromadzenie? Nie, wszystko mi służy i wszystko mi sprzyja i zawsze możemy być w tym oku cyklonu. Ja tylko zauważyłem, że przy szczególnie takich dużych systemowych koncertach czy innych grupowych spotkaniach, jeśli są osoby nieświadome, to tam egregor może podłączyć się i ssać energię poprzez różne podprogowe nawet, czy to symbole, czy różne takie zachowania. Może ta energia być zasana. My możemy być zawsze wszędzie wokół cyklonu i nam się nic nie wydarzy, także na spokojnie. A jak się ma to spójna, powiedzmy, praktyka do tych dwóch linii czasowych, które się pojawiają? Te dwie skrajne linie czasowe, tak? I co jeszcze? No jak to należałoby połączyć to tutaj z tymi liniami? To dotyczy obydwu linii, tylko jednej. No, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ta informacja jest dla każdego, natomiast nie wszyscy są gotowi, żeby przyjąć tą mechanikę, bo to jest mechanika częstotliwości, która zamienia się na materię, tak, i na jakość egzystencji. Jak ktoś jest gotowy, no to sobie to weźmie i przewartościuje, przepracuje i poprawi jakość życia. Jak ktoś jest niegotowy, no to ja szanuję te nieświadome decyzje tych wszystkich osób, bo krzywdę bym sobie zrobił, gdybym nie szanował, tak? Ale nie oczekuję też, że każdy skorzysta z tej mechaniki i uczyni sobie raj na ziemi, bo oczekiwaniem krzywdę bym sobie zrobił, tak? Ja przekazuję, tak żeby się dobrze czuć, przekazuję najlepiej jak potrafię, najbardziej łopatologicznie, już czwarty rok z rzędu, ciągle to samo. A kto co z tym uczyni, no to już jest wybór tej osoby. Nie wiem, czy odpowiedziałem dobrze, czy... Ja sam nie bardzo rozumiem twoje pytanie. A bardzo mi się to podoba. Proszę. Wszyscy się to uświadomimy, no bo pojawiliśmy się w ich życiu, żeby im pomóc.
Jak pokochać tego kata w sobie? No, dostrzec, że się odgrywało tą rolę i nie krzywdzić, tak? Czyli komunikować się z łagodnością, mimo że dotychczas odgrywaliście rolę kata, czy to do męża, żony, do dziecka, czy do teścia, teściowej, może różnie się zachowywaliście. W tej chwili nie czyńcie im nic, co nie chcielibyście, żeby do was wróciło. Czyńcie dobrze. Pojawiliśmy się w ich życiu, żeby oni przepracowali. Czy to jak my zrozumiemy i wycofamy się, czy oni przepracują? No, odpowiedź jest jasna. Przepracują albo nie przepracują. Bo to jest ich. To jest ich, tak? Nam nie wolno jakby wpływać, żeby oni to przepracowywali. Nasze zadanie to jest przepracować. Ale naszym obowiązkiem jest nie nalegać, nie ingerować w wybory innej istoty, innej części nas samych, tak? Pozwolić sobie być sobą, a innej części siebie pozwolić nawet, żeby była nieświadoma. Czy inne pytanie? A jak się to ma do plag, do robactwa? Zasada jednorodności, szacunku i wieczności. Jak sobie z tym poradzić? Kiedy mamy na przykład chleszcza i co, mamy go odnieść na krzak? Odnieść na krzak? Ja to zrobiłem. Jasne. Ja odniosłem krzak. Są jeszcze gorsze. Tak by było najlepiej odnieść na krzak, a jeśli już to przenieść go do innej częstotliwości, ale z wdzięcznością. Tak jak komary, coś takiego. Bo z nienawiścią to... Z nienawiścią to nie zadziała, to zasili. Ja przytoczę przykład mojego kolegi za chwilę. On bardzo nie lubił kretów w swoim ogródku. No i walczył z tymi kretami, wymyślił takie specjalne widły na podstawie kwadratu i tam było pełno tych szpikulców. Jak już widział, że gdzieś tam kret ryje, to wbijał takie igły i starał się mordować krety, ale dowiedziały się krety z całej wsi, że tam jest ktoś, kto nienawidzi kretów i przyszły w odsiecz i zamiast jednego kreta pojawiło się 100 kretów i już cały trawnik przeorany. No i kolega wpadł na najnowszą broń, gdzieś tam wynalazł w internecie. To były bomby przeciwkretowe, takie miny. I założył te miny gdzieś tam w tych norach od kretów. To było tak, że to było jakoś na baterię i że jak kret dotknął, to następował wybuch i kret ginął. No i tak ta wojna, kto mieczem wojuje, od miecza ginie i tak najukochańszy piesek mojego kolegi rozkopał jedną taką minę i zginął na pierwszej minie. No i tak się zakończyła wojna, już potem wycofał tą całą swoją broń, odpuścił po prostu, nie? Ja tylko chciałam powiedzieć, że zauważyłam, a mieszkam nad jeziorem w lesie, że wtedy, kiedy zaczęłam inaczej postrzegać te wszystkie owady, to ja w ogóle nie ma kleszczy, nie ma komarów, nie ma much, po prostu jest tak uwolnione to wszystko, tak? No bo tak, bo my walcząc z czymś, to zasilamy to, namnażamy, a akceptując i szanując i będąc wdzięcznym za doświadczenie każdemu kretowi, każdemu komarowi, każdej muszce, każdemu temu... No to po prostu robaczkowi, to po prostu my to rozpuszczamy i to nie wróci. Jednym to dokucza, a nam nie musi to dokuczać. Chodzi o to, żeby być w stanie tego oka cyklonu, być w oku cyklonu, tak? Że po prostu możecie być w cyklonie, tak? Walcząc, generując emocje, a możecie być poza tym, w oku cyklonu. Pytanie było jeszcze, tak? Czy nie? Aha. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytanka są? Proszę. Chciałam dowiedzieć się, jak zareagować na właśnie od lekarza na właśnie jakąś kiepską diagnozę. Co by się trzeba było najpierw zrobić? Jest diagnoza, przynosi lekarz, czy ktoś to robi, jakiś tam skan, czy coś takiego, że coś tam jest, tak? I teraz tak, jak będziemy z tym walczyć, to na pewno zasilimy. Jak pokochamy, czy tą chorobę, czy ten nowotwór, czy tego kleszcza, czy cokolwiek, czy tego kata, to zawsze to rozpuszczamy.
nie przywiązujmy wagi, nie walczmy o nic, nie walczmy o zdrowie. Bo jak ktoś słyszy, jak ktoś mówi, że on walczy o zdrowie albo walczy z rakiem, to tak naprawdę zasila raka i kopie sobie dołek, tak? Kopie sobie grób. Więc niczym nie walczmy. Nie przywiązujmy też wagi do czegokolwiek, także do tego ziemskiego życia. Wtedy będzie ono długie i dobrej jakości. A wszystko, do czego przywiązujemy wagę, że musi być długie, to my zasilamy, że będzie krótkie. Jak przywiązujemy wagę, że to życie ma być w zdrowiu, że musi być w zdrowiu przywiązana waga, to my zasilamy, że będzie w chorobach. Tak? My wypuszczajmy intencje, żyję w zdrowiu, w radości, w szczęściu, w dostatku, w szacunku, we wdzięczności, w miłości, ale nie przywiązujmy do tego wagi. Jak będziecie w razie czego w zagrożeniu, w wypadku samochodowym, zaakceptujcie najgorszy możliwy wariant, że porzucicie ciało. Wtedy się to nie wydarzy. Nie może się wydarzyć, bo wy tego nie zasilicie już od tego momentu. To my zasilamy najgorsze warianty, jak się tego boimy. To wtedy one się wydarzają. Tak? Zaakceptujmy najgorsze. Wtedy coś się podzieje takiego, nie wiem co, że spadacie na cztery łapy i nic się nie wydarzy. Ale jak będziemy się bali, to się wydarzy najgorsze. A w takim razie rozwój intelektualny nie ma wartości? Wartościowanie rozwoju indywidualnego, wartościowanie, skala, opomiarowanie. Jest to pewna, pomiar jest funkcją umysłu. Ja bym nie mierzył, żeby nie liczyć ile, gdzie na drodze, że jesteśmy wyżej, a ktoś niżej. Ale dla samego siebie. Ja nie czuję tego, żeby pomiary były potrzebne dla istoty, ale one są potrzebne na pewno, pomiary są potrzebne dla umysłu. Ale nam nie jest potrzeba karmić umysłu. Ale jak ktoś chce, to niech się podłączy pod jakiś analizator świadomości. Tylko że wtedy może ego albo skoczyć w górę i sobie krzywdę możemy zrobić, albo po prostu wejdziemy w jakieś poczucie niższości czy coś. Nie czuję potrzeby, żeby dokonywać takich pomiarów. Ja zapytam o pasożyty roślin. Jak do tego podejść, bo tak się zastanawiam właśnie. Pasożyty roślin? Tak, kwiatka mam w domu i mam jakieś tam robaczki na nim. No to... Tak sobie pomyślałam, jak do tego podejść. Możecie je usunąć z miłością, tak? Nawet do innego świata. Czy to jest komar, czy muszka. Bo zobaczcie, nie robimy sobie szkody tym, że zabijamy, idąc po trawniku, my zabijamy tysiące mikroorganizmów, tak? Ale nieświadomie. I my sobie krzywdy nie robimy. Ale jak widzimy, że jest mrowisko i świadomie je depczemy, to wtedy robimy sobie krzywdę, tak? Jeśli my bez emocji usuwamy te jakieś robaczki, tak? Ale bez nienawiści, tylko z wdzięcznością, w łagodności, wszystko jest w porządku. Ale jak w emocjach, to robimy sobie krzywdę. Bo one coś pokazują też. Skomunikujmy się z tymi robaczkami w uczuciach, w łagodności, tak? Ale postawmy granicę, to moja przestrzeń, nie chcę tutaj, ale wszystko w łagodności. Cały czas, wszędzie komunikacja. Od jakości naszej komunikacji, jakość naszego hologramu zależy. Tak? Mam pytanie, czy jak już trafimy w jakieś niekorzystne dla nas jakiś wypadek bądź jakiś atak, jesteśmy w centrum wydarzeń, my nie będziemy odczuwali negatywnych emocji, tylko na przykład pozytywne, że akceptujemy tą sytuację. Czy my wtedy też jesteśmy udajani z energii w związku z pozytywną stroną, czy tylko jakby negatywna część emocji wpływa na to, że my odbierana jest od nas energia? Tylko będąc w stanach emocjonalnych jest nam zabierana energia, w stanach uczuciowych nie. W stanach uczuciowych nie. Nie. Ja na przykład... Nieważne jaka emocja, że jeśli nas telepie w środku emocja jakaś, to jest udój. To jest udój, tak. Emocja to jest wszystko od 200 w dół według tej skali, tak? A uczucia od 200 w górę. Przy emocjach tracimy energię, przy uczuciach zyskujemy energię, jesteśmy opiekowani, karmieni, prowadzeni. To znaczy, żeby było łatwiej wytłumaczyć, podzielę.
podzielmy to na uczucia, to jest coś, co nas buduje. No można było, kiedyś się mówiło górnobiegunowe emocje, dolnobiegunowe emocje. Wydaje mi się, że prościej jest podzielić na emocje i na uczucia. Ale to możecie sobie zdefiniować po swojemu, bylebyście się potem trzymali tej swojej własnej definicji. Ja wolę tłumaczyć uczucia od 200 w górę, a emocje od 200 w dół. Czy tu chodzi o intensyfikację tych uczuć, żeby one nie były ani za wysokie, roztrzęsione, tylko w ciszy i spokoju? Tak, tak. Wszystkie skrajne stany nam nie służą. A taka euforyczna radość to nie jest prawdziwa radość, to jest z umysłu radość, tak, że zwycięstwo, mamy puchar i w ogóle, nie wiem, im większy sukces, świadoma osoba, im ma większy sukces, im większa jest, tym bardziej skromna, pokorna i cichutka jest, tak. Natomiast jak ktoś jest nieświadomy, to w skrajne emocje wchodzi przy sukcesie, hura i w ogóle i co to nie my, a potem wielką rozpacz wchodzi przy porażce, bo zawsze przychodzi porażka. Będąc w ciszy w sobie, to płyniemy na fali zaopiekowani, prowadzeni i karmieni i zawsze jest dobrze. I nie trzeba żadnych skrajnych stanów przeżywać, bo wiemy, że nam one nie służą. Czy jeszcze jakieś pytanko? Gdyby nie było pytanek, tylko przypominam, że egzaminatorzy czekają. Za chwilę zapukają, może jutro, może w poniedziałek w pracy. No i życzę uważności. Uważności w tych egzaminach, które będą, świadomości i dużo uczuć, żeby włożyć i łagodności, ale stanowczo postawić granice. Życzę odwagi, żeby zastosować to wszystko, bo wiele osób słucha, a mało, no ale coraz więcej osób na szczęście już zaczyna stosować. Jeśli sprawdzicie, że to działa, proszę o komentarze pod filmami dla tych, którzy jeszcze się nie odważyli. Także jestem wdzięczny. Dziękuję.